Nie ukrywam, że z pewnym wzruszeniem usiadłem tutaj za tą kierownicę i w tej kabinie. No, nie powiem, Jelcz jest... A jechałem trzema takimi Jelczami w trzech wyprawach. W 75 nawrót Peak, w 80 na Mount Everest i w 85 na Himalczuli. Kierownikiem, inicjatorem i całą duszą tej wyprawy był oczywiście Andrzej Zawada, postać znana w himalaizmie światowym. Natomiast chcę powiedzieć, że inicjatywa Maćka, który właśnie dzięki jego jakiejś dynamicznemu, takiemu bardzo skutecznemu działaniu spowodował, że ten Jelcz, znakomita zresztą ciężarówka, która świetnie się spisywała, prosta, ale naprawdę dzielna, tylko, że tak powiem, klaskać, że coś takiego się stało i to, że w przyszłym roku będzie 40 lat i to, że ekipa się zbiera i chce tą ciężarówką dojechać do Nepalu. Jest to wielka im za to chwała i inicjatywa warta każdych pieniędzy i każdego poparcia. Po przeprowadzeniu z powodzeniem jubileuszu 40-lecia wyprawy na Annapurnę Południową z Jeleniej Góry nadszedł czas na zorganizowanie kolejnego jubileuszu, jakże ważnego. W 2020 roku minie dokładnie 40 lat zdobycia Everestu zimą przez Polaków. Było to pierwsze wejście zimowe, które zapoczątkowało tak naprawdę złotą dekadę polskiego himalaizmu. Przed nami stoi słynna, wyprawowa, zrekonstruowana ciężarówka Jelcz. Został odrestaurowany. Niestety jeszcze wiele czasu i zasobów jest potrzebny, aby doprowadzić tą ciężarówkę do stanu, który umożliwi wyjazd przez całą Europę, Azję, aż do odległych Himalajów. W tym roku, jeszcze przed wyjazdem w dalekie Himalaje ciężarówką Jelcz, pojawimy się w Lądku-Zdrój na 24. Festiwalu Filmów Górskich imienia Andrzeja Zawady. Będzie to inauguracja tej ciężarówki. Pierwszy raz będzie można ją zobaczyć tam na żywo wraz z organizowaną przez Fundację Piotrowicza Damian Uczestników bazą na styl lat 80. Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nasz fanpage Facebook łamane śladami uczestników. Odpalimy jeszcze raz. Czy pojechałby pan z nami? Natychmiast. Jak tylko zdrowie pozwoli i uwarunkowania wszystkie inne, to natychmiast.